Dzień dobry, witam Państwa w pierwszych w tym miesiącu wiadomościach w środę 4 maja ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. Dzisiejszy serwis rozpoczniemy od pilnego apelu policji w sprawie podejrzanego o kradzież. Następnie dowiemy się, jak najlepiej przedstawić atuty własnej firmy oraz gdzie i kiedy sprawdzić swoje motoryzacyjne kompetencje. W wiadomościach również o młodych, zdolnych naukowcach reprezentujących nas na arenie międzynarodowej i nie chemicznym, a ekologicznym festynie. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam do oglądania. Policja wciąż przypomina o niebezpieczeństwie związanym z wpuszczaniem do domu osób podających się za pracowników administracji. Tej starej i pospolitej metodzie uległa starsza mieszkanka Gliwic, która 30 marca została okradziona we własnym mieszkaniu przy ulicy Andersa na kwotę 5000 zł. W tej sprawie policja prowadzi dochodzenie i apeluje do każdego, kto mógłby rozpoznać mężczyznę. Osoby, które rozpoznają podejrzanego, proszone są o pilny kontakt z policją. Dzień Nauki i Przemysłu w tym roku wypada 20 maja i z tej okazji Gliwicki Technopark zaprasza wszystkie firmy oraz instytucje działające w branży biznesowo-naukowo-technologicznej. Technopark w Gliwicach oficjalnie zaczął działać w 2008 roku, po trwających kilka lat przygotowaniach. Jest więc jedną z najmłodszych tego typu instytucji w Polsce. Kolejna edycja wydarzenia jest okazją do zaprezentowania innowacyjnych atutów własnej firmy, przedstawienia technologicznych rozwiązań i strategii wśród innych przedstawicieli oraz pozyskania cennych kontaktów biznesowych. Udział w pikniku naukowym dla prezentujących się i zwiedzających jest bezpłatny. Jak co roku uatrakcyjnieniem imprezy będą konkursy z nagrodami, pokazy oraz prezentacje wystawców. Dwóch uczniów szkół średnich, Dawid i Dominik, zdobyło ważną nagrodę w ramach organizowanej Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców. Dotarli do finału Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2016 w Rumunii. Reprezentowali Polskę w szeregach grupy twórczej Quark. To dobra wiadomość, bo ich sukces pokazał, że młodzież może rozwijać swe zainteresowania i tworzyć ciekawe projekty. Konferencja ICYS 2016 odbyła się w języku angielskim. Reprezentacja Polski zdobyła 5 medali. Warunkiem zakwalifikowania się do międzynarodowego konkursu było zwycięstwo w ogólnopolskiej konferencji młodych naukowców. Grupa twórcza Quark, która reprezentuje Polskę w wielu konkursach w kraju i za granicą, zrzesza najzdolniejszych młodych naukowców. Cieszy fakt, że wśród nich są także młodzi gliwiczanie. Posłuchajmy rozmowy z reprezentantami. Kurczę, panowie, sukces! Tak, ja myślę, że to był sukces, przedstawić swoje prace międzynarodowym jury na ICYS, Międzynarodowej Konferencji Naukowców. To jest sukces dla tak młodego człowieka. No myślę, że jednak większy sukces odniósł kolega, który zdobył brązowy medal w inżynierii. Za co ten brązowy medal? Za urządzenie, które stworzyłem i które zaprezentowałem. Było to urządzenie, które wytwarza energię elektryczną z hałasu w oparciu o efekt piezoelektryczny. Kurczę, to jest ciekawa sprawa. Gdzie to może znaleźć zastosowanie, takie urządzenie? Na przykład w ekranach akustycznych na autostradach lub na przykład na pasach startowych na lotniskach. Jak ta twoja praca wyglądała? Stworzyłeś takie urządzenie, czy tylko taką stronę teoretyczną? Nie, stworzyłem urządzenie i była to taka srebrna membrana, która odbierała fale akustyczne i przetwarzała przez piezoelektryki i wytwarzała i generowała energię. Rozwinąłem doświadczenie Rubensa, niemieckiego fizyka, który robił doświadczenie w rurze, aby przedstawiać stojące fale akustyczne. Ja rozwinąłem to doświadczenie do modelu 3D, do skrzyni. Z rury zrobiłem skrzynię. No i wywierciłem swojej skrzyni ręcznie 1176 otworków milimetrowych. Ile ci to zajęło? No, ze 2 tygodnie, tak. Codziennie trzeba było po trochę odwiercić. Dużo wiertę złamałem, no ale była to handmade, prawda? Pani Urszuli chcieliśmy podziękować. Przemkowi, który zdobył srebro w fizyce.
Karolowi, któremu udało się zdobyć złoto w fizyce, Oli Gołębiowskiej z Dąbrowy, która zdobyła srebro w environmental, czyli to jest takie połączenie fizyki i lifestyle i ekologii. No i Igorowi, któremu udało się zdobyć srebro za pracę o żonglowaniu, która wpływa na umysł w life science. No i kolega, który zdobył brązowy medal w inżynierii. Jest też noc kulturalna. Tak, mamy Culture Night na ICYS-ie. My osobiście przedstawialiśmy naszą polską czekoladę. Tańczyliśmy. Polsku? Nie, Chocodance zatańczyliśmy, a następnie rozdawaliśmy naszą polską czekoladę. Zrobiło to, wywołało to furorę wśród uczestników ICYS-u. Wszystkim się bardzo spodobał taniec. No ICYS daje szansę, prawda? Daje. Jeżeli się zdobywa medal, no sam wyjazd to już jest coś, bo to rozwija. Można spotkać wiele osób z zagranicy. Takie połączenie kultur, prawda? 30 krajów, Turcy, Polacy, no wiadomo jak to się... Integracja po prostu. Pozostając w temacie prezentacji, okazją do niej jest również rajdowy maraton samochodowy, który odbędzie się już w najbliższą sobotę na terenie Gliwickiej Giełdy. Druga edycja Rally Sprint to wydarzenie skierowane do kierowców, których pojazd jest zdolny do ruchu. Duet składający się z kierowcy i pilota będzie rywalizować o uzyskanie najlepszego czasu w pokonaniu dwukilometrowej trasy. Aby uatrakcyjnić motoryzacyjne wydarzenie, przewidziane są pokazy na płycie poślizgowej, będzie można zasiąść za kierownicą auta wyposażonego w troleje oraz poczuć dreszczyk emocji w prowizorycznej sytuacji dachowania. Wszystkim uczestnikom tej edycji życzymy zrównoważenia, ale i powera. Siódmego kwietnia odbył się szósty EcoRajd o Puchar Prezydenta Gliwic, który polegał na zbiórce surowców wtórnych, uzyskaniu wysokiego wyniku w zadaniach sprawdzających wiedzę ekologiczną oraz rozwiązaniu punktów orientacyjnych na terenie Zatorza przez uczniów 19 gliwickich szkół, które łącznie zebrały aż 1000 kg odpadów wtórnych. Prowadzenie w konkursie przejęła Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Gimnazjum nr 17. Również na terenie Zatorza, bo przy gmachu Gimnazjum nr 10, 14 maja odbędzie się szkolny festyn upływający pod hasłem Ekologia. W programie m.in. pokazy pierwszej pomocy, sportowe gry, wykład o elektrośmieciach oraz roślinny quiz. Muzycznym ukoronowaniem wydarzenia będzie koncert Erzada Kamińskiego, muzyka jazzowego i absolwenta gimnazjum będącego organizatorem imprezy. Start o godzinie 14. To już wszystkie informacje, jakie dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom oraz w internecie. Już teraz zapraszam na prognozę pogody. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia.